ekspercie w onkoporadniku Fundacji Iskierka. W poprzednich odcinkach mówiłam o tym, jakie środki służą temu, żeby poradzić sobie z kryzysem, jakie są bariery w korzystaniu z tych środków. No i przyszedł czas na to, żeby trochę porozmawiać o tym, jakie są takie rozwiązania formalno-prawne, czyli takie, które wynikają z działania różnych instytucji w naszym kraju, po które można sięgać, które są właśnie tymi nadzwyczajnymi sposobami radzenia w tej nadzwyczajnej sytuacji związanej z diagnozą choroby onkologicznej dziecka. W tym odcinku będzie mi towarzyszyć pani Justyna, albo ja będę jej towarzyszyć. Porozmawiamy o tym właśnie, po jakie rozwiązania można sięgać, gdzie można szukać informacji na temat tych rozwiązań i jak korzystanie z nich wygląda w praktyce. Czemu w ogóle kwestia rozwiązań formalno-prawnych pojawiła się w onkoporadniku? Pojawiła się dlatego, że korzystanie z każdej formy organizacyjnego, formalnego, rzeczowego wsparcia może skutkować zmniejszeniem poziomu dystresu, zwiększa poczucie własnej skuteczności, zwiększa poczucie sprawczości i takiej kontroli jakby w danej sytuacji. Z tego też względu jakby powiedzenie o tym, po co można sięgać, czemu to jest ważne, jak to wygląda w praktyce, wydaje się bardzo istotne, jeśli chodzi o to budowanie wewnętrznych i zewnętrznych zasobów, które umożliwiają poradzenie sobie z zaistniałą sytuacją. Dzisiaj powiemy sobie trochę więcej o tym, po co można sięgać, jakie są rozwiązania formalne. I zaczęłybyśmy może od orzeczenia o niepełnosprawności. Gdyby pani mogła coś więcej powiedzieć na temat tego, co to jest w ogóle za orzeczenie, czemu rodzice dzieci z chorobą nowotworową mogą się o nie starać? Jasne, że ten pierwszy czas w szpitalu to taki czas bardzo traumatyczny, kiedy ta informacja trudna o tym, że dziecko jest chore, do nas dociera i kompletnie nie myślimy o tych takich służbowych procedurach, zwolnieniach itd., itd. No ale ten czas mija, kiedy już zaczynamy akceptować, że ta sytuacja ma miejsce, musimy walczyć z chorobą, walczyć o życie dziecka, no ale dodatkowo później dochodzą do nas te informacje, że właśnie jest coś takiego jak orzeczenie o niepełnosprawności. Czasem bywa to trudne w tych takich emocjach chorobowych, chociażby wypełnić taki wniosek albo w ogóle pomyśleć, gdzie to należy złożyć i tak dalej. Więc orzeczenie o niepełnosprawności no daje kilka możliwości dla rodzica i dla dziecka przede wszystkim. To orzeczenie wydaje zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w ośrodkach zajmujących się w powiatowych ośrodkach pomocy rodzinie albo w miejskich ośrodkach pomocy rodzinie. To jest bardzo różnie. Trzeba po prostu wykonać telefon albo sprawdzić w internecie, najkrócej mówiąc, jaki ośrodek na naszym terenie, gdzie mieszkamy, takie orzeczenia wydają. Wniosek zazwyczaj pobierzemy w internecie. Do takiego wniosku, który wypisujemy, musimy dołączyć zaświadczenie lekarskie. To zaświadczenie lekarskie jest wydawane, jest ważne przez okres 30 dni. Czyli jakby nie możemy sobie skompletować tych wszystkich dokumentów wcześniej niż 30 dni, żeby to złożyć, żeby to nie straciło ważności. Czyli w ogóle powiedzmy o tym, że dziecko z chorobą nowotworową jakby kwalifikuje się w ogóle do tego orzeczenia, bo czasami rodzice nie kojarzą tego, że mogą sięgać po to orzeczenie, no z uwagi na to, że nie wiem, dzieci niepełnosprawne bardziej się kojarzą z dziećmi, które mają jakieś wady wrodzone, czy rozwojowe, czy ruchowe, natomiast choroba przewlekła dziecka jest też podstawą do wydania takiego orzeczenia, prawda? Tak, w przepisach jest to tak zapisane, że jeśli dokładnie przewidywany okres trwania upośledzenia czy tej choroby będzie trwał dłużej niż 12 miesięcy, a tak zazwyczaj się dzieje w przypadku choroby nowotworowej dzieci, następuje również jakaś taka niezdolność do zaspokojenia podstawowych potrzeb, które na przykład u rówieśników jest taka możliwość. I kolejna, trzecia przesłanka, znaczne zubożenie funkcjonowania organizmu wymagające systematycznych, częstych pobytów w szpitalu lub w innych zakładach. Wszystkie te trzy przesłanki w przypadku dzieci onkologicznych zazwyczaj następują i dlatego też rodzic ma prawo złożyć taki wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Czy rodzic musi to składać osobiście, czy może kogoś upoważnić, albo teraz obecnie w czasach covidowych jest możliwość złożenia tego jakoś zaocznie albo za pośrednictwem internetu?
Ja myślę, że tak najskuteczniej, najpraktyczniej to będzie włożyć wszystkie dokumenty do koperty i albo wysłać pocztą do zespołu orzekającego, albo wrzucić do skrzynki. Ja osobiście w miejscu, w którym ja mieszkam, podlegam pod taki zespół w Tarnowskich Górach. Tam jest taka skrzyneczka, więc wystarczy tylko, że my wypiszemy, przekażemy, to ktoś podjedzie, wrzuci i no nie jest wymagana też obecność ani dziecka, ani rodzica. Zresztą w tym formularzu, który, w tym wniosku, który każdy z nas wypisywał, zaznaczamy, że nie ma takiej możliwości, żeby dziecko, bo to do dziecka dotyczy, ani też rodzic, żeby był na posiedzeniu komisji. To się w większości teraz sytuacji epidemiologicznej, jaką mamy, wydaje zaocznie. Czyli wiemy już, że rodzice mogą sięgać po orzeczenie o niepełnosprawności, a jakie korzyści płyną w ogóle z posiadania takiego orzeczenia? Tak, od tych najprostszych zaczynając. Po pierwsze to zasiłek pielęgnacyjny, te 200 parę złotych, które przysługuje dziecku każdego miesiąca. Może nie duże pieniążki, ale gdzieś tam w jakimś drobnym sposób przynajmniej rekompensują wydatki, które rodzic musi ponosić. Poza tym, no jeśli byłaby taka potrzeba, środki zaopatrzenia ortopedycznego, czy tam jakieś turnusy rehabilitacyjne, wtedy należy to odznaczyć w tym wniosku. I też taka możliwość jest dopłaty, bo wiemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia tylko w jakiejś tam części refunduje, więc tej drugiej części, którą miałby ponosić rodzic, może to być płacone właśnie ze środków publicznych, innych. Dodatkowo mówiłyśmy też o karcie parkingowej. Karta parkingowa, jeśli istnieją takie przesłanki, czyli są to trudności w poruszaniu się. No, ja będąc na oddziale onkologicznym, wśród dzieci nie spotkałam się z takim dzieckiem, które takich trudności po leczeniu onkologicznym, po określonej chemioterapii nie miałoby. Więc w większości wszystkie dzieci, oczywiście te trudności w poruszaniu się kiedyś się kończą, jak najbardziej. Natomiast no, na tym etapie leczenia te problemy z polineuropatyczne w poruszaniu się są i jak najbardziej taka karta parkingowa wtedy może być wydana, tylko trzeba jakby dopilnować też tego, że jeśli taka sytuacja ma miejsce, żeby w wypisie pierwszym, chociażby przy wyjściu dziecka pierwszym, no taka informacja się znalazła, czy też w zaświadczeniu lekarskim, które lekarz wydaje, które potrzebne jest do tego orzeczenia o niepełnosprawności, żeby ta informacja rzeczywiście była w artykule. No to nie chodzi też o miejsce parkingowe, tylko daje taką możliwość dojechania bliżej, tak? Nie trzeba parkować gdzieś bardzo daleko pod szpitalem, można podjechać wręcz pod same drzwi i to dziecko z tym dzieckiem wyjść. Także. Bo też ta karta, jeśli ja się dobrze orientuję, umożliwia na przykład parkowanie za darmo na parkingach szpitalnych, które często są płatne, tak? Czy tak się odbywa, tak, czy nie? Tak. Ja pamiętam, to jeżdżałyśmy z Martą do Gliwic na radioterapię. No i w międzyczasie dowiedziałyśmy się, że rzeczywiście za parking nie musimy płacić, jesteśmy zwolnione z kosztów, czyli nie tylko, że mogłyśmy bliżej, musiałam pójść po wózek, musiałam Martę przewieźć, więc to parkowanie bliżej wejścia było jak najbardziej dla nas bardzo pomocne, ale też dowiedziałyśmy się w którymś momencie, że nie musimy za ten parking płacić. Jakie jeszcze są korzyści? Ulgi przejazdowe. Ulgi przejazdowe. Tak, ja wiem, że na terenie metropolii śląskiej dzieci są zwolnione z tej opłaty biletu, posiadania biletu. To trzeba załatwić później formalnie gdzieś tam w ŚKUP, żeby to wpisać, jeśli dziecko już wraca dziecko do takiej aktywności zewnętrznej, już jest po leczeniu onkologicznym, ale jeszcze ten okres obowiązuje jeszcze orzeczenie o niepełnosprawności, to wtedy jak najbardziej może z takiej ulgi komunikacyjnej skorzystać. My teraz dojeżdżamy do Warszawy z Martą do Instytutu Onkologii i no też to jest znaczna ulga. Kiedy za pociąg Intercity miałybyśmy za bilet płacić 150 zł, ja plus Marta i nagle ten koszt jest na poziomie 60 zł, bo tam jest ulga 70 parę procent, także to też jest no taka znaczna ulga w
takim budżecie. Jasne, jasne. Czyli ona też obowiązuje na środki transportu, na pociągi, tak? Nie tylko jakby na takie... Tak, tak. To zawsze trzeba indywidualnie. Tu jakby trudno jest powiedzieć w komunikacji miejskiej tyle, w PKP jest tyle, Intercity, to już każdy potem trzeba dopytać się, jak to wygląda, nie? Szereg też ośrodków takich typu baseny, pływalnie, lodowiska, kiedy dziecko już zaczyna do tego życia aktywnego w miarę wracać, też jakby takie ulgi proponuje dla osób niepełnosprawnych. Czyli oprócz środków transportu jeszcze wchodzą ulgi związane z korzystaniem z różnych obiektów sportowych, tak? Czy kulturowych, więc z tego też można korzystać. Coś jeszcze jest tutaj tak szczególnie ważne, co daje takie orzeczenie? Ja myślę, że dość istotne też jest świadczenie pielęgnacyjne, które przysługuje rodzicom bądź opiekunom prawnym z tytułu rezygnacji z pracy bądź niepodjęcia zatrudnienia, kiedy istnieje konieczność opieki nad dzieckiem. My sobie zdajemy sprawę, że w przypadku dzieci do 14 roku życia rodzic posiada 60 dni tego tak zwanego L4 na dziecko, jak my to tam potocznie mówimy, to jest zasiłek opiekuńczy. No ale po tych 60 dniach ta choroba zazwyczaj dalej trwa i to się kończy. I stojąc jakby w obliczu takich trudności pogodzenia z pracą, opieki nad dzieckiem, bardzo często rodzice decydują się na takie świadczenie pielęgnacyjne. Ja osobiście nie decydowałam się z racji też tego, że Marta była starsza, ale na przykład z racji, że Marta miała już powyżej 14 roku życia, przysługiwało mi tylko 14 dni tego zasiłku opiekuńczego na chore dziecko, tak zwanego. I w przypadku posiadania orzeczenia, to już miałam 30 dni. Oczywiście jest to i tak dalej mało, natomiast z 14 zrobiło nam się 30. I wspominała Pani też o świadczeniu pielęgnacyjnym, czyli rozumiem, że rodzic może też podjąć taką decyzję, że w związku z niepełnosprawnością dziecka po prostu rezygnuje z pracy i wtedy musi złożyć wypowiedzenie, natomiast przysługuje mu takie świadczenie. Obecnie tak na koniec roku 2021, w jakiej ono jest wysokości? 2100, chyba 100, jak dobrze pamiętam. Nieco ponad 2000. Jasne. I to wiadomo, że nie rekompensuje wszystkich potrzeb, ale myślę też, że dobrze, żeby rodzice wiedzieli. I rozumiem, że jest to wydawane na podstawie tego, że u dziecka stwierdzona jest ta niepełnosprawność, czyli dziecko posiada to orzeczenie. Bez orzeczenia można się starać o to świadczenie? Nie. No nie przysługuje. I istotne jest, żeby były określone konkretne punkty w zależności od tego, co ewentualnie chcemy uzyskać. Jeśli mamy taką sytuację, że z tym dzieckiem musimy zrezygnować z pracy, albo nie możemy podjąć innej pracy, bo to też czasami tak jest, że są osoby, mamy albo to ojcowie, w okresie, kiedy nie pracują. No to też takie świadczenie pielęgnacyjne jak najbardziej im przysługuje. To są dokładnie punkty, które mówią o tym, że to dziecko nie jest w stanie samodzielnie jakby żyć. Egzystować. To jest punkt 7 i punkt 8 w wniosku, który składamy o wydanie orzeczenia, dlatego tak bardzo istotne, żeby bardzo ostrożnie i ewentualnie z kimś porozmawiać, dowiedzieć się, co konkretnie muszę zaznaczyć w tym wniosku i czego oczekuję, żeby później uzyskać. To, że ktoś takie orzeczenie, w orzeczeniu te punkty będą spełnione i będzie miał przyznane, to wcale nie oznacza, że on musi z tego zasiłku pielęgnacyjnego skorzystać. Więc jeśli jest taka możliwość, jest to małe dziecko, osoba pracuje, no na początku gdzieś właśnie tą opieką na dziecko chore, być może pracodawca tutaj, nie wiem, może urlop bezpłatny na jakiś krótki czas, liczy na to, że to jakoś szybciej się zakończy. Ja bym sugerowała, żeby to zaznaczyć, jeśli są takie przesłanki, można z tego nie skorzystać. Czyli oprócz wniosku, co jeszcze rodzic musi złożyć, żeby uzyskać takie orzeczenia? Na pewno zaświadczenie lekarskie. To zaświadczenie lekarskie jest ważne 30 dni. I w tym czasie należy złożyć całą dokumentację do zespołu orzekającego, powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. No, trzeba się dowiedzieć, gdzie taki zespół na terenie miasta, powiatu, w którym się mieszka, funkcjonuje, gdzie ma swoją siedzibę. Najlepiej tam przedzwonić.
dopytać, pobrać wnioski, bo mimo, że te wnioski są jakoś tam ogólnie sformalizowane, to jednak każdy powiatowy zespół ma swój wniosek, ma też jakby swoje dodatkowe czasami procedury, więc tu by trzeba było się po prostu skontaktować. Czyli zarówno zaświadczenie, jak i wypis otrzymywane są na oddziale. Nie, to jest chyba dosyć częsta procedura, więc rodzic zawsze dostaje wypis przy pierwszym wyjściu chyba z oddziału. A na ile się dostaje takie orzeczenie? To jest bardzo różnie. Generalnie też dla dzieci do 16 roku życia nie mamy tych stopni, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, że to jest tam stopień lekki, znaczy i tak dalej. Dzieciom do 16 roku życia po prostu wydaje się orzeczenie o niepełnosprawności. Czasem jest tak, że to orzeczenie jest wydawane na rok, czasem na 2 lata. Różnie, w zależności od zespołu orzekającego. Zazwyczaj ta praktyka jest taka do 2 lat, no tak mniej więcej się to szacuje. Jeśli ten proces leczenia jeszcze dalej przebiega, no to ten okres obowiązywania orzeczenia niepełnosprawności kończy się, to należy wystąpić z kolejnym wnioskiem o przedłużenie. Orzeczenie, które powinno być wydane do 30 dni od momentu złożenia wniosku. Ale czasem dzieje się tak z różnych przyczyn, na przykład covidowych, że ten okres ulega przedłużeniu. Więc wtedy ten zespół musi poinformować. Mniej więcej to tak, ja z doświadczenia wiem, że to tak do 2-3 miesięcy na pewno takie orzeczenie zostaje wydane. Jeśli z czymś się nie zgadzam w tym orzeczeniu, jeśli uważam, że coś jest nie tak, jak powinno być, albo znajduję jakieś błędy, chociażby nie wiem, w PESEL-u czymkolwiek, to należy złożyć odwołanie. To odwołanie składamy do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Bo kolejną jakby instancją, kolejnym takim organem jest wojewódzki zespół do spraw orzekania, ale my to zawsze robimy za pośrednictwem powiatowego zespołu. Ten powiatowy zespół też ma taką możliwość dokonania takiej samooceny, czyli w zależności od tego, co tam jest, może tam jest jakiś zwyczajny błąd, który należy poprawić, wówczas przewodniczący zespołu stwierdzi tak, dokona jakby poprawy tego, samooceny i zostanie wydane nowe orzeczenie, czy tam poprawione. Natomiast jeśli nie zgadzamy się z czymś, bo na przykład uznano, że karta parkingowa się nie należy, a my uważamy, że z dokumentacji, ze stanu faktycznego zdrowia dziecka należy się, wówczas poprzez powiatowy zespół do spraw orzekania, tam składamy tylko dokument, że my się nie zgadzamy, odwołujemy się i oni przesyłają wszystkie dokumenty i to nasze jakby odwołanie tylko wpisane do wojewódzkiego zespołu. Pani Justyno, tak domykając temat, powiedzmy jeszcze o takich najważniejszych sprawach. Podsumujmy to, co powiedziałyśmy wcześniej, to, co Pani w zasadzie powiedziała. Czyli podsumowując bardzo krótko, składamy wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, do wniosku mamy zaświadczenie lekarskie, super, jeśli mamy pierwszy wypis ze szpitala, który zawiera też dodatkowe informacje, to wszystko składamy. Po określonym czasie otrzymujemy orzeczenie o niepełnosprawności i na podstawie tego orzeczenia musimy jeszcze wykonać kilka kroków, żeby pewne rzeczy otrzymać. Czyli po pierwsze musimy pójść do ośrodka pomocy społecznej z tym orzeczeniem, na podstawie tego przyznano zasiłek pielęgnacyjny w wysokości tych 200 paru złotych, które będzie spływało co miesiąc na konto, tak jak świadczenie 500 plus i inne świadczenia. Także idziemy z orzeczeniem do ośrodka pomocy społecznej. Drugie, jeśli chcemy kartę parkingową i ta karta parkingowa według tego wydanego orzeczenia ona przysługuje, to musimy znowu do tego zespołu orzekającego w powiecie złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej. Trzeci element, legitymacja osoby niepełnosprawnej. Ta legitymacja wygląda tak dość podobnie jak dowód osobisty. Do legitymacji musimy dołączyć zdjęcie. Jakby nie ma takich specjalnych wymagań, tak jak co do paszportu, czy tam co do dowodu osobistego, po prostu zdjęcie legitymacyjne w jakimś tam formacie takim legitymacyjnym. I znowu tą legitymację, znowu musimy to złożyć i po jakimś czasie ta legitymacja też zostanie przyznana. No jeśli decydujemy się na rezygnację z pracy, no to o to świadczenie pielęgnacyjne też musimy wystąpić jakby oddzielnie. Zdarza się też tak, że możemy skorzystać z pewnych ulg takich podatkowych. Więc jeśli jakieś środki, jeśli zaopatrzenia medycznego albo jakieś rehabilitacyjne w części, które nie są refundowane przez NFZ albo PFRON na przykład, ponosimy sami, to proszę zabrać faktury
imienne na dziecko i później przy rozliczeniu rocznym no najlepiej skontaktować się z jakąś osobą odpowiedzialną, osobą, która to rozlicza i ona podpowie, że możemy czy te leki, czy środki zaopatrzenia ortopedycznego, medycznego, jakkolwiek, czy możemy odliczyć. Jak najbardziej też możemy z takich korzystać. Tak, bo tu warto powiedzieć, że jakby bardzo zachęcamy też do kontaktu z profesjonalnymi osobami, na przykład z doradcami podatkowymi. To może warto powiedzieć w podsumowaniu o tym, że w przypadku jakby posiadania tego orzeczenia, ta ilość dni tak zwanego L4 na dziecko, które formalnie jak się nazywa, bo posługujemy się często tym nieformalnym stwierdzeniem L4 na dziecko. Zasiłek opiekuńczy. Zasiłek opiekuńczy, tak. Jak wygląda to wtedy w przypadku posiadania orzeczenia? Dla dzieci do 14 roku życia to jest 60 dni. I to bez związku jakby z orzeczeniem. Tak. Natomiast dla dzieci starszych od 14 roku życia to jest tylko 14 dni. Mhm. Moment posiadania orzeczenia niepełnosprawności zwiększy nam się to do 30 dni. Wiemy, jakby zarówno my wiemy, jak i wszystkie osoby, które aktualnie przybywają na oddziale bądź leczyły się onkologicznie, że to jest absolutnie ilość niewystarczająca, tak, jeśli chodzi o takie leczenie. I to jest też chyba nasz taki mały apel, Pani Justyno, prawda? Żeby jeśli ktoś ma siły, zasoby, a jeśli nie ma, to przynajmniej żeby mówić też o tym głośno, że są sytuacje w życiu, na przykład w przypadku leczenia onkologicznego dziecka, kiedy być może warto wprowadzić jakoś systemowo możliwość zwiększania tej ilości dni, no bo leczenie onkologiczne nie jest jedynym takim leczeniem, tak? To są często też inne formy leczenia, kiedy dziecko w ogóle cierpi na jakąś przewlekłą chorobę albo obecnie ma jakiś taki charakter przewlekły, gdzie ta ilość dni taka sama jak w przypadku dzieci, które chorują na, nie wiem, grypę, anginy, mają zapalenie ucha, to jest po prostu absolutnie niewystarczająca ilość i często bardzo znacznie zwiększać to poziom stresu w rodzinie, tak, w związku z tym, że naprawdę trudno tą rzeczywistość choroby poukładać. To taki czas, kiedy my powinniśmy się tak jakby system, znaczy tak zadaniowo koncentrować na chorobie dziecka, a tak naprawdę mamy myśli, a co dalej z naszą pracą? Za chwilę nam się skończy tak zwane to L4 na dziecko, weźmiemy urlopu troszeczkę, 26 dni i co dalej, nie? I to są takie trudności, które pojawiają się u każdego z nas. No to wymieniamy się, ewentualnie może być ta opieka przez ojca na przykład dziecka, tak, pełniona. No to jest kolejne ileś tam 26 dni urlopu, ale to tak jak Pani mówi, Pani Małgosiu, że to nie są jakieś rozwiązania systemowe. Też już tak podsumowując, warto, żeby dzwonić, żeby pytać, żeby pisać. Ja się spotkałam z bardzo życzliwymi ludźmi, z bardzo życzliwymi urzędnikami, nauczycielami, dyrektorami szkół, powiatowych poradni. Naprawdę ludzie jakby też słysząc o takich trudnościach, jakim jest choroba onkologiczna dziecka, wykazują się bardzo dużo empatii. Także warto wierzyć też w ludzi, ludzie bardzo chętnie pomagają i ci urzędnicy też bardzo chętnie pomagają i tak jak mówię, po tym pierwszym trudnym okresie to też trzeba zadbać później o takie rzeczy jak orzeczenia niepełnosprawności, jak i zasiłki. Ten materiał oczywiście nie wyczerpuje tematu. Miał być takim najbardziej praktycznym przedstawieniem tego, w jaki sposób działają te różne rozwiązania, po które można sięgać. Pod materiałem znajdują się linki do miejsc w internecie, do różnych stron, do instytucji, gdzie możecie przeczytać więcej o tych rozwiązaniach, o których mówiła Pani Justyna. Znajduje się też mail do Pani Justyny, która ma bardzo dużą otwartość na to, żeby odpowiadać na pytania jakby w temacie tego odcinka, czyli w temacie czy pisania wniosków, czy szukania jakby informacji dotyczących różnych rozwiązań formalno-prawnych. Jeśli Wy macie jakieś strony czy poradniki, które mogą posłużyć rodzicom w lepszym zorientowaniu się w temacie tego odcinka, to też zachęcam, żebyście umieszczali je w komentarzach pod tym materiałem. W kolejnym odcinku zajmiemy się już sprawą rozwiązania kwestii pracy, czyli tym, w jaki sposób poukładać kwestie pracy w sytuacji leczenia onkologicznego dziecka. Powiemy sobie o różnych rozwiązaniach, zastanowimy się, czy istnieje jakieś idealne rozwiązanie i oczywiście będziemy też mieć bardzo, bardzo ważnego gościa. A jeszcze na koniec warto też być może wspomnieć, Pani Justyno, że u Pani też trochę tak było, że ta choroba onkologiczna otwarła jakieś takie nowe ścieżki, czyli
aktualnie ukończyła Pani szkołę wolontariatu onkologicznego. No nie, jeszcze jestem w trakcie. A jeszcze jest Pani w trakcie. Tak. Aha, a skąd myśl o tym wolontariacie onkologicznym? Tyle dobrego, które spotkało nas w tym okresie trudnym, wobec takiej ilości tych dobrych sytuacji i dobroci, to jakby czymś zupełnie naturalnym jest, że rodzi się taka potrzeba, żeby to wszystko gdzieś tam oddać i no i bardzo chętnie chciałabym też pomagać też innym ludziom, czy tam rodzicom, czy może dorosłym. Czasem jest tak, że to życie się układa, że same te osoby nagle się pojawiają i gdzieś tam ten potencjał człowiek sobie odnajduje. Ja faktycznie nie jestem, Pani Małgosiu, żadnym fachowcem, nie jestem prawnikiem. Mówiłam wszystko z punktu widzenia, z poziomu jakby rodzica. Myślę, że bardzo cennym dla rodziców. I bardzo chętnie, jeśli byłaby taka potrzeba, to ja chętnie na maila odpowiem. Mogę też pomóc, bo czasami trzeba gdzieś zadzwonić w 2, 3, 4 miejsca, ktoś zwyczajnie w szpitalu nie ma do tego głowy, więc ja też mogę w imieniu jako taka dobra duszyczka zadzwonić, gdzieś poszukać, dopytać jakichś znajomych prawników, innych specjalistów, bardzo mądrych, bardzo chętnie.